Cześć kochani, bardzo serdecznie witam Was w kolejnym vlogu na kanale moim, Milena UK, i rozsiądźcie się, będziecie mi dzisiaj towarzyszyć w organizacji mojej toaletki, w myciu mojej toaletki, także mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba, przy okazji też, co mi się tak błyszczą okulary, przy okazji też zobaczycie, jakie kosmetyki mam w swoich zbiorach. Mniej więcej coś Wam o tym powiem, bo docelowo w komentarzach, jeśli znajdę taką wiadomość od Was, o jakim kosmetyku chcielibyście posłuchać, czy jest dobry, czy nie, to Wam z miłą chęcią opowiem. Także zabieramy się za robotę. Właśnie gdzie jest to lusterko, tak jak możecie zobaczyć, są właśnie przegródki, które umożliwiają mi segregację też różnych rzeczy właśnie tutaj w mojej toaletce i będą jeszcze mi przydatne te właśnie pojemniki, które Wam pokazywałam we wcześniejszym vlogu. A tutaj jest szufladka, oczywiście też ją muszę wymyć, muszę tą podkładkę jakby też umyć, bo ona była używana i tak naprawdę nie była myta, także tylko kosmetyki zgarnięte zostały i tyle, także biorę się dalej do roboty. Na ten moment to wszystko. Na razie niech ona sobie jeszcze troszeczkę przeschnie i bierzemy się za rozkładanie, ale mam chustkę, ściągnęłam się. Szybę umytą, znaczy to lustro, i ona jest też taka fajna, jak widzieliście, że jest fajna, taka wysuwana, można zupełnie wysunąć tą szufladę, umyć albo różne paprochy po prostu wytrzepać. Nawet można pod wodę wsadzić tą szufladę, czy nawet te maty z Ikei, te antypoślizgowe, ale ja tego nie wkładałam pod wodę, bo nie wiem jak ta okleina, może tutaj po prostu ta jasna, czy przetrwa, czy nie przetrwa. Ale tak, i zaraz bierzemy się za kompletowanie kosmetyków, układanie. Zapraszam. Jeśli podoba Wam się mój kanał, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować, dać lajka i ewentualnie wcisnąć dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienia o moich filmach, a one cały czas są codziennie. Ok, przyniosłam kosmetyki, nie ma ich aż tak bardzo dużo, jak widzicie, takie właśnie pojemniki. Do tej pory te kosmetyki były w pojemnikach. Nie widać mnie za bardzo, ale uwierzcie mi, że ja tutaj jestem. Chciałam po prostu, żeby tu było bardziej widoczne, także musimy tak jakoś sobie poradzić z tym. Okej, tu są pędzle, od razu mówię, i one, ja ich na razie nie będę jeszcze nigdzie rozkładać, bo one idą do umycia, bo one są brudne. Ja do tej pory je miałam właśnie w tej kosmetyczce. To jest kosmetyczka, która mi przyszła z pędzlami tymi białymi. W tą stronę. O, z tymi białymi pędzlami. To są pędzle z Morphe. Gąbeczka też jest z Morphe. Ale to wszystko idzie do prania.
Dawno się też nie malowałam i od ostatniego razu, kiedy się malowałam, po prostu to tak wrzuciłam i to tak jest, ale idzie to do prania, więc później pędzle gdzieś tutaj ulokuję, prawdopodobnie w tej długiej tutaj przegródce, możecie sobie może tak zobaczyć, w tej dłuższej przegródce tutaj sobie je jakoś sobie je położę. Czekajcie, bo to teraz to ja muszę znowu ustawienia. O, nie wiem, może będzie coś widać. Kolejne pędzle, które mam, to szczerze powiem, nie używam ich bardzo często. Czasami tylko jakiegoś pojedynczego pędzla, bo one, jakby to wam powiedzieć, one są dobre do oczu. Natomiast jeśli chodzi o puder, to ja muszę mieć naprawdę puchaty pędzel, a on jest trochę za mały. Jeszcze można było sobie dokupić taki większy puchaty pędzel, ale ja już nie chciałam dokupować, bo kupiłam te z Morphe. Jak będziecie chcieli, dajcie znać w komentarzu, czy w zasadzie teraz wam pokazuję pędzle, ale czy coś więcej o nich chcielibyście słyszeć, może kiedyś nagram taki film przy okazji makijażu, jak będę się malowała, to nagram. Na razie te są w takim puzderku i one chyba powędrują do tutaj którejś szuflady w tej turkusowej większej szafce, bo mówię, ewentualnie niektóre sobie po prostu dobieram. Tutaj w pudełeczku, w takim pudełeczku Glossy Boxa mam kosmetyki, moi drodzy. I tu mam wszystko, jak widzicie. Tu mam jakiś z Bel hypoalergeniczny. To jest preparat na błyszczający lakier. Ja go chyba wyrzucę, bo ja go może... Myślałam, że to jest odżywka w ogóle, a to jest właśnie taki preparat na błyszczający lakier, więc on idzie do wyrzucenia, on już też jest długo ze mną. Tu są jakieś pilniczki, one też mi nie będą potrzebne, stare są, więc też pójdą do wyrzucenia. W ogóle muszę chyba sobie je tutaj gdzieś odkładać, co do wyrzucenia. Tak, dlatego jest też tutaj ta toaletka, bo ja mogę się po prostu od zbiórka jakby odwrócić, wiecie, do toaletki i tak dalej. Zmywacz do paznokci, stary zmywacz do paznokci. W Polsce kupowałam jeszcze jak tu już przyjechałam, ale chyba jak pierwszy albo drugi raz byłam w Polsce. Malowałam wcześniej paznokcie zwykłym lakierem, dlatego też ten zmywacz, ale on pójdzie do wyrzucenia, ponieważ ja już zwykłych lakierów raczej nie używam. Tutaj to jest cień do powiek, ten podwójny z Shiseido. Ja widzicie, jak mam jakiś porządny kosmetyk, to ja go trzymam jeszcze w kartonie, bo ja po prostu oszczędzam na maksa. Takie kolorki już używałam. Używałam na tą naszą randkę z Mirosławem. Powiem wam, że całkiem w porządku. On wyglądał, ten cień, jak wam pokazywałam wcześniej na filmiku, z takimi drobinami, ale jak się przypatrzycie teraz, to on w środku, gdzie jest nabrane jakby z niego, nie ma tych drobin. Więc te drobiny są tylko i wyłącznie na wierzchu, ale całkiem przyjemny. Wywalam kartonik, bo kartonik mi jest do niczego niepotrzebny. Ląduje on sobie chyba w tej przegródce tutaj, gdzie będę miała po prostu rzeczy do oczu. Tu jest penseta i pensetę miałam w jakimś pudełeczku subskrypcyjnym, chyba w Glossy Boxie, bo Glossy Box lubił z tej firmy po prostu wrzucać, czy to czasami zalotkę, czy właśnie tak jak w tym wypadku pensetę. A ja mam teraz jeszcze, chciałam powiedzieć wam, mało rzeczy, dlatego że wielu rzeczy się pozbyłam, wielu rzeczy miałam za dużo i robiłam rozdanie, także
Mam nadzieję, że komuś po prostu jeszcze się coś przyda, ktoś coś z czegoś skorzysta i dla mnie to bardzo fajne. Tu też jest jakiś taki, widzicie, penseta taka jakby w szpic i ją kupiłam chyba w Rossmanie albo nie, tutaj chyba. Tutaj ją kupiłam, wiecie co, chyba w Butsie, ale zostawiam ją, bo może się czasami przydać ta strona ostra. Ten błyszczyk, jak i ten, lądują już w śmietniku, ponieważ na pewno już im się termin ważności skończył. Ten jest taki trochę w pomarańcz, ten jest taki trochę w róż. One są z Rimmela i one się nazywają Oh My Gloss. Bardzo fajne błyszczyki, bardzo wydajne błyszczyki. No i takie kolory w zasadzie nie dla mnie, ale je używałam. Także one już lądują w śmieciach, bo nie będę ich, wiecie, składować, szczególnie, że mam inne. Tu jest z Under 20, kiedyś mnie pani w Rossmanie mnie na tą bazę z Under 20 namówiła. Ona jest taka, widzicie, trochę o, w tą stronę, nie wiem jak. Baza pod makijaż, o, będziecie mieli lustrzane odbicie, ale zwężająca pory z zielonym pigmentem, a dla mnie to jest ok, ponieważ ja mam skórę naczynkową i ja muszę mieć z zielonym pigmentem, ponieważ zielony pigment redukuje trochę rumień, więc łatwiej o tyle będzie może wyglądał też mój makijaż. Zielony pigment, ogórek, algi atlantyckie, baza pod makijaż. Więc, kochani moi, on ma datę ważności do, nie wiem czy tutaj mam na tubce, mam, do 2022, więc jeszcze rok mogę go używać, bardzo fajnie. Myślałam, że już może się termin skończył, ale nie. Ja go jeszcze nie próbowałam, na pewno go spróbuję przy najbliższej okazji. Dajcie znać, czy wy znacie kosmetyki z tej firmy Under 20, czy ona jest dobra? Kochani, to wszystko praktycznie, jak chcecie zobaczyć, tyle pozbyłam się kosmetyków, tutaj mam jeszcze takie akcesoria, czekajcie, ustawię Was, tu mam właśnie akcesoria różne, tu mam cienie do powiek, tu mam takie właśnie pierwszego użycia rzeczy i tu szuflada mi zostaje pusta. Tak, i sobie wiecie co, jeszcze coś z pielęgnacji, ja sobie tą szufladę na pewno jakoś zagospodaruję. Jeszcze mam biżuterię od Ani z My Beautiful Life, o właśnie, ona tutaj leży. Także muszę sobie po prostu też tą biżuterię od Ani jakoś rozparcelować. Moi drodzy, na pewno, słuchajcie, kosmetyków mam aż za bardzo, za dużo, więc na pewno tu się jakoś pomieszczę.
Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że nie był to zbyt długi film. Jak coś jeszcze później będę rozpakowywała i znajdę to, bo jeszcze nie wszystkie mam szuflady z plastiku po prostu jakby uporządkowane, więc jak coś znajdę jeszcze z takich makijażowych rzeczy, takich kolorówkowych, to na pewno się z Wami podzielę tym. Na razie moja toaletka wygląda tak. Biednie, bo biednie, ale mówię, bardzo dużo kosmetyków się pozbyłam i chyba tak mi jest lepiej, bo ja wtedy wiem, co mam, wiem, co używam, łatwiej mi jest po prostu kontrolę nad tym sprawować. Tu mam jeszcze, ale to używam pod oczy teraz z Balance Me, bardzo fajny krem, więc chyba sobie go włożę tutaj do szuflady i tak samo ten wyrzucę już, bo to jest ten co, taki Scanebo, co pokazywałam Wam kiedyś, kupiłam razem z Shiseido i z By Terry. I też go wyrzucę, bo on jest dla mnie za ciemny, niestety. Zapraszam Was bardzo serdecznie na drugą część urządzania, organizowania mojej toaletki. Tutaj zostawiłam przerwę na pędzle, więc tu się znajdą pędzle. Tu są różnego rodzaju pierdółki, primery i tak dalej. Tutaj są paletki i takie paletki do konturowania, bronzery. No. Tutaj jest krem BB, to jest ten, którego teraz używam z Resi, bo bardzo dobry krem BB o naturalnym odcieniu. On jest takiej tej... takiej kartonowej tubie. O jest. Wychodź no. O, i tak on wygląda. Co prawda nie używam go bardzo, bardzo, bardzo często, ale ale jak wtedy, kiedy się maluję, to jego używam. Nie używam żadnego podkładu ani nic takiego. Tu są różnego rodzaju pomadki, cienie do powiek w pisaku, konturówki do ust, błyszczyki do ust, tu są te właśnie z Hoola, małe te rzeczy, znaczy z Benefitu, Gold Rush i Hoola. Tu jeszcze idzie ten krem BB, a tu mam różnego rodzaju pierdółki. Tu są próbki, tu jest krem pod oczy, którego używam obecnie. Tu jeszcze pewnie się wszystko zmieni, tu będą inne rzeczy, ale tu są miniaturki jeszcze te, które mi zostały z różnego rodzaju boksów i tak dalej. Także tylko tyle tak naprawdę zostało mi z takich pudełeczek subskrypcyjnych do użycia. Kolejna rzecz, czyli tutaj to są różnego rodzaju pielęgnacje, które używam, albo rzeczy, które są niezbędne do używania w ciągu jakby dnia albo na koniec dnia, czyli tu jest, są peelingi enzymatyczne, SPF z Uriage, który Wam pokazywałam na Instagramie, krem, który zawsze na noc używam, tu jeszcze dojdzie serum. Tutaj są różnego rodzaju zapasy, czyli rzeczy, które są nieotwarte, które czekają na użycie. Znaczy najpierw używam to, co mam jakby w obiegu, a później będą te w użyciu. Tu jest z Avonu jeszcze takie masełko do ciała.
Tu jest z The Body Shop, tu mam ostatnie, co kupowałam z Facebook, także to wszystko czeka na użycie, chociaż tego serum prawdopodobnie, tego serum rozjaśniająco-korygującego prawdopodobnie będę używała niebawem, bo nie mam serum aktualnie pod ten krem, ten tutaj, o. Także pod ten krem będę musiała coś używać. To są maseczki, moi drodzy. Wszystkie maseczki, które mam, tak wiem, mam pokaźną dosyć ilość tych maseczek, ale to dlatego, że ja nie potrafię obok maseczek przejść obojętnie. I ja jestem w maseczkach zakopana. Nie mówię, że zakochana, bo też jestem, ale zakopana, tak. Że to jest moja szuflada z maseczkami, no i cały czas jakby ciężko mi jest utrzymać w postanowieniu to, żeby jedną maseczkę przynajmniej dziennie robić. Zazwyczaj to robię tak dwa razy w tygodniu, czy raz w tygodniu maseczkę jakąś, jakąkolwiek, ale muszę codziennie robić, żeby trochę zejść z tych maseczek, no bo jednak przyznacie, że jest pokaźna ilość. A to są takie rzeczy, takie techniczne, moje kosmetyczki. Ta kosmetyczka, jak upiorę pędzle, też tutaj powędruje. Także takie rzeczy, wiecie, pierdółkowate. Tu jest masażer do skóry głowy, jak na przykład używałam wcierki Banfi Haishesh, to masażerem sobie masowałam. On jest taki elektryczny i powoduje takie, wiecie, drgania, pulsacje w skórę głowy i to fajnie rozgrzewa, także tu zaraz będę musiała sobie zamontować też do telefonu, bo cały czas mam te ringi nieużywane. Bo wiecie co, dajcie mi, kochani, znać, co Wam się bardziej sprawdza, jeśli chodzi o trzymanie telefonu, nagrywanie, czy na Instagramie, czy taki ring właśnie na palec zakładany, czy taki trzymak, także dajcie mi znać, proszę, co jest lepsze z tych dwóch, teraz je wtedy zamontuję do telefonu. Także to tyle w zasadzie, moi drodzy, z tego długiego filmiku, albo dwóch filmików, zobaczymy, jak to rozdzielę, ale będę się starała zrobić jeden z tej organizacji toaletki. Toaletka jest zorganizowana, mnie się tylko po prostu ciężko jest czasami zebrać w sobie i zacząć porządkować, tak jak wiecie, ten plastik musiałam jakoś opróżnić. Jeszcze mi została tego plastiku tak naprawdę jedna szuflada z takimi naprawdę pierdołami. To jest taka szuflada, którą ja praktycznie mam rzeczy od samego początku mojego pobytu w Anglii, które zawsze mi do czegoś jakby mówiłam sobie, że to mi się przyda. I tam są różnego rodzaju śrubokręty, taki kiedyś zestaw śrubokrętów kupiłam, no bo kobieta samotna, ona musi mieć zestaw śrubokrętów, prawda? Wtedy byłam samotna oczywiście, teraz to się troszeczkę zmieniło. Ale wiecie, taki zestaw śrubokrętów, czy jakieś tam ładowarki do akumulatorów, do aparatu. Inne takie naprawdę rzeczy, a spinacze do bielizny, takie wiecie, na sznurek, żeby powiesić pranie na przykład i spiąć spinaczem. I słuchajcie, te spinacze, żeby była jasność, ja sobie je kupiłam na samym początku przyjazdu do Anglii, dopiero teraz będę je mogła wykorzystywać. Dopiero teraz mi do czegoś są potrzebne, do tej pory nie były. Ale no mam, no. W każdym razie, jeśli ktoś będzie potrzebował spinaczy do bielizny, to ja mam nowe praktycznie. Może dwa użyłam z kompletu. No ale tak to właśnie jest i to tak właśnie będzie taka szuflada tych takiego zbierania mojego. Jak to się nazywa? Zbieractwo. No i będę sobie jeszcze to porządkowała, ale na razie muszę się zacząć brać za jakiś obiad, bo sam się nie zrobi.
Także moi drodzy kochani, dajcie mi znać w komentarzu, czy podobają Wam się takie treści właśnie też kosmetyczne. Ja to bym mogła godzinami rozmawiać o kosmetykach, więc ja nie wiem, czy Wy wytrzymacie, jeśli zdecydujecie, ale tak, lubię bardzo kosmetyki, to jest moja taka zajawka, wiecie, od naprawdę bardzo, bardzo dawna. I kosmetyki naprawdę z należytym szacunkiem traktuję, nie wkładam paluchów bez sensu, żeby, wiecie, delikatnie sprawdzam albo coś. Także tak jak i książki, tak jak i płyty CD, nawet z poszanowaniem po prostu podchodzę do takich rzeczy. Dobra, moi drodzy, bo się znowu rozgadałam i za bardzo. Trzymajcie się cieplutko, zdrowo, pamiętajcie, zasubskrybujcie, jeśli Wam się ten film podobał, a ja będę przygotowywała dla Was jeszcze więcej, więcej, więcej. Także do następnego usłyszenia. Buziaki, pozdrawiam Was serdecznie, pa, pa.